krzywda dla nich, że ich tu nie ma. Że oni będą brali wspaniałe fragmenty swojej biografii. Mało tego, zrobić takim nerwem i takim, z taką wrażliwością i z taką, no, że oni byli jedyni, którzy mogli to zrobić w ten sposób. I oni to zrobili. I ich to jest zasługa, że my dzisiaj przyjechaliśmy, że upał jest na dworze, że można gdzieś siedzimy tu w tej sali i słuchamy, jak to było. I jak to i nagle to jest jakby treścią jakiejś tam opowieści jest ważne w jakimś tam sensie. No a my zbieramy sobie te sukcesy tych wszystkich, których tu już nie ma. Oczywiście nie mówię, że myśmy na to kompletnie nie zasłużyli, to znaczy mówię o moich młodych aktorach. Bo przecież tak mówiłem, że każdy będzie jak zanalizować w ogóle tego, jak robiliśmy te sceny, jak była sytuacja, gdzie widza przekonuje ojca, że on tej Jadki tak nienawidzi, że jak się napatrzy, to jest pewne, że on się nie będzie patrzył. I ten moment, kiedy ten ojciec słucha go i tak na początku go słucha, tego i w końcu widzi, że on go balona robi. Że tu jest, że i zobaczcie, jakie to było prawdziwe wszystko, jakie to było, przepraszam, że ja się tak tym zachwycam, bo mnie troszkę nie wypada, bo to jakby Jarek z tym tak wejdzie udział, ale ja chcę tylko zwrócić uwagę na to, że ci aktorzy byli w moim odczuciu, gdybym robił to jeszcze raz dzisiaj, szukałbym takich samych. Proszę zwrócić uwagę, że ile lat minęło, żeby reżyser dostrzegł te elementy i zachwycił się, bo ale przyznaje się, że inaczej to wyglądało na planie i po jeszcze parę lat nie zachwycał się, on ciągle wymagał, ciągle to był bardzo wymagający reżyser i ciągle miał lekko skrzywioną minę, bo wydawało mi się, że można było jeszcze lepiej zagrać i to miło, bo ja też mam inny stosunek już do tego filmu i uważam, że nawet oceniając moją rolę, prawda, no nieźle zagrałem, ale przez wiele, wiele lat nie mogłem patrzeć na to, co tam wyprawiam na ekranie. Ale chciałem zwrócić na inną rzecz uwagę, że ten film był kręcony w momencie, kiedy było zapotrzebowanie gdzieś ukryte pod powierzchnią na jakąś komedię. Przecież wtedy nie było komedii. Obserwując do tego, że to jest naprawdę świetna komedia ze wszystkimi elementami. Studenci mogą się w szkole filmowej tego uczyć. Zresztą prawdopodobnie to nastąpiło, bo ja grałem w filmie, ja byłem po drugim roku szkoły filmowej. Jeździliśmy z reżyserem na projekcję tego filmu do różnych miast. To był szał. Nie można było spokojnie wysłuchać dialogu, bo pokrywały się salwami śmiechu. Także trzeba było 2-3 razy pójść na ten film, żeby cały zrozumieć. I ja taki nabudowany, tak poszedłem do szkoły i mówię, kurczę, no fajnie, ten film będzie dostrzeżony. I zauważyłem, że przeszedł bez słowa. Szokiem to było, że w szkole filmowej, gdzie się kształcą reżyserzy, kompletnie ten film nie był komentowany. A dlatego, że to był okres innego kina.
to był okres, zbliżało się kino moralnego niepokoju, to był film intelektualny. Wszyscy byli w chmurach, wszyscy byli bardzo rozdyskutowani. Ta komedia była wtedy jeszcze czymś grubo niższym od tych zamierzeń, które oni mieli w głowach. Dlatego nie zwracali na to uwagi. Dopiero po czasie słyszałem komentarze na temat tego filmu, prawda? Także społeczeństwo ten film odebrało idealnie. Inaczej to wyglądało od strony fachowców. No i mówię, że ten film trafił w dziesiątkę, bo ludzie pragnęli po tym kinie takim ciężkim, bo ten okres był ten ciężki, powojenne kino było ciężkie i te rozrachunek z przeszłością i naraz też to był rozrachunek z przeszłością gdzieś, prawda, pokazane co tam się działo, ale w jakże genialny sposób. A jak Państwo wspominają lata w szkole filmowej i teatralnej, jak to wyglądało zamienić? Tak samo jak dzisiaj, to znaczy pytam już z ciekawości takiej mojej prywatnej, bo startowałam 2 lata temu, trzeba było przygotować 10 tekstów, śpiewać piosenkę ludową, tańczyć, śpiewać, recytować, robić wszystko. Czy kiedyś było łatwiej i jak to wyglądało? Nie, chyba nie było łatwiej, było tak samo. Tak samo było może, tak. Ja teraz nie byłem na egzaminach, przepraszam. Ale z tego przygotowałem parę osób do szkoły i to no, może konkurencja, nie wiem czy jest większa, też było bardzo dużo na jeden osób i też trzeba było przygotować szereg utworów i tańczyć, śpiewać, recytować, wszystko tak samo. A jak Państwo wspominają te lata? Ja zdawałem 3 razy. 3 razy? Trzy razy. Do 3 razy sztuka. Nie, już za 3 razy zostałem przyjęty. Już, to Gajus za 4. A Pani? Ja zdawałam 1 raz, dostałam się od razu jako prymuska. No. Wow. Po pierwszym roku, między pierwszym a drugim rokiem zagrałam w samych swoich. Musiałam to ukrywać, ponieważ raptem się okazało, że w szkole teatralnej nie wolno za skarby świata występować w filmie. Wyleciała ze szkoły Małgosia Braunek, wyleciał ze szkoły Daniel Olbrychski, wyleciała ze szkoły Braunek, Brylska i Olbrychski. Więc jeżeli takie tuzy wyleciały, to w październiku, kiedy przyszedł telegram, że proszę o zwolnienie studentki Ilony Kuśmierskiej na postsynchrony, nasza dziekan, mniejsza ode mnie o pół głowy, powiedziała, co? Nie, ale słowo dajesz, sięgała i tutaj, gdzie moje oczy, to się kończyła jej głowa, no. Jeszcze w dodatku miała złośliwa, wiesz? Nie za bardzo dobre proporcje ciała, przez co jak siedziała, to wyglądała na bardzo wysoką osobę. Kiedy wstała, okazało się, że większy kurdupel ode mnie i chciała mnie wyrzucić. I zrobiła sabat czarownic. Wszyscy profesorowie musieli mnie bronić po kolei, bo ona chciała mówić, co ona będzie grała, ona jest taka mała, póki jest młoda, to będzie grała dzieci, a potem co będzie grała. I ciągle mała, powtarzało się słowo mała, mała, mała i wstał profesor Sławomir Lindner, który układał wszystkie bitwy do Okrutnych Mieczem, do Potopu, do Połodyjowskiego. Szermierki uczył, a ja byłam szybka, zwinna i miałam u niego 5. I kiedy po raz 8 padło słowo, że jest mała, to on się zacinał z nerwów. On się nie jąkał, on się zacinał. Powiedział mała, ale